Witajcie, dziś sprzątam na forcie piątym, tym razem śmiecie. Pokażę na krótko co, ile jest śmieci i zaraz się odezwę. Tu widzimy te śmiecie. Jestem przy schronie 39 z roku. Miejowy schron. Tu mamy te parę śmieci. O, gdzieś to ogarniemy. Mamy butelki zwrotne i też dzisiaj będzie takie krótkie podsumowanie na co, co i jak będę robić w za niedługim czasie. Jest taka akcja społeczna. Zbierajmy złom na schroniska. Ale to powiem i wszystko w domu. Hejka. Tu widzimy śmiecie z tego miejsca koło schronu bojowego 39. Tyle było worku w sumie. Tu były śmiecie. Tam też było trochę. A my przejdziemy do schronu bojowego okolice i w środku, gdzie śmieci było trochę dużo. O, widzimy. Bez puszek. Co kochani, to chciałbym na tyle ten pokazać ten schron bojowy. Potem powiem o akcji zbieranie i złomu dla psiaków. Tą akcję jeszcze nie wiem jak nazwę w filmie, ale jakoś nazwę. Może będzie tą akcję nazwę akcja dla psiaka. Ta akcja ma polegać na zbieraniu głównie śmieci też, ale na bardziej ten złom jest trochę warty. I po prostu będziemy, ja już będę zbierać złom, gdzie popadnie w parku, nie parku, na ulicy, wszędzie. I będę po prostu sprzedawać złom i będę po was karmę po prostu. Hejka. Witajcie. Chciałbym wam chcę powiedzieć o takiej nowej akcji, którą wymyśliłem ostatnio. Myśleliśmy wcześniej, ale możemy zrobić dobro dla zwierzaków i możemy na przykład, jak mamy w domu jakieś złomy, nie złomy, czy tego typu rzeczy, tą akcję nazwałem akcja dla psiaka. Ta akcja ma polegać na tym, że jak po prostu będziemy mieli jakieś złomy, aizole, niepotrzebne, to po prostu można sprzedać złom i na przykład i kupić, tą kasę dostaniemy i po prostu kupimy karmę, czy na przykład jakieś dodatki na schroniska, co tam potrzeba danemu schronisku. Po moich sprzątaniu wyszło mi około 10 worów. Dzisiaj mam takie wory, które gromadzę w domu chwilowo, ale niedługo po prostu będę iść na złomowisko i po prostu to oddam.
Tak, chciałbym pokazać różnicę między puszkami aluminiowymi a metalowymi. Jak tu widzimy, to jest puszka aluminiowa, która po prostu się świeci. To są piwa lepsze, gatunkowe. I aluminium jest warte około 3 zł. Różnie od złomiska. Tu mamy piwo, które jest tańsze i po prostu jest matowa i dno jest matowe, czyli po prostu się nie, i po prostu jest to metal, stalówka i kosztuje stalówka około 50 groszy za kilo. Mam nadzieję, że włączycie się w moją akcję i tak każdy swoim filtru zrobi podobnie jak ja. Wtedy to może nasze kochane zwierzaki będą miały co jeść, bo ja też muszą jeść. A wiemy, teraz jest kryzys i może trochę wesprzyjmy te właśnie schroniska albo osoby, które się opiekują zwierzętami. Pokażę wam może te worki, które udało mi się zebrać. A tu widzimy moje puszki i złom. Tutaj po stronie prawej widzimy stalówkę, a po stronie lewej widzimy aluminium. No, pozdrawiam Eddie Wejherowo, który karmi kota Stefana. Ten kot jest gwiazdą internetu. I co, kochani, będę powoli kończyć, gdyż idę do roboty na nockę dzisiaj. Do zobaczyska. Hejka.